witam was serdecznie. Sierpień ma się ku końcowi, więc najwyższy czas na czytelnicze podsumowanie miesiąca. Także dzisiaj opowiem wam o 15 książkach, po które sięgnęłam w sierpniu. A jeśli chcecie wiedzieć, co będzie się u mnie na bieżąco działo we wrześniu, to wyszłam spod kamienia i założyłam Goodreads. Także jeśli kogoś to interesuje, chce wiedzieć, co czytam, jak to na bieżąco oceniam, to zapraszam, link do profilu będzie oczywiście w opisie, razem ze wszystkimi innymi social mediami i z filmami, o których będę dzisiaj mówić, do których się będę odnosić. Pierwszą książką, po którą sięgnęłam w sierpniu, był Diabeł na wieży Anny Kańtuch, czyli wznowienie jej zbioru opowiadań. Anna Kańtuch to jest autorka, którą możecie kojarzyć już z mojego kanału, ponieważ mówiłam o jej absolutnie genialnej niepełni. Niepełnia po prostu zlasowała mi mózg. Nie mogłam się po tej książce długo pozbierać, długo żadna książka nie zachwyciła mnie aż tak bardzo. I kiedy dostałam propozycję przeczytania Diabła na wieży, miałam nadzieję, że to będzie podobnie mózgotrzepiące, że to będzie podobnie genialna książka. Wtedy jeszcze nie miałam świadomości, że jest to zbiór opowiadań. Kiedy zaczęłam czytać, to się oczywiście zorientowałam, że jest to 6 opowiadań, które łączy postać głównego bohatera. Główny bohater jest takim kimś w rodzaju magika, tudzież naukowca, tudzież lekarza. Właściwie ciężko stwierdzić, kim on tak naprawdę jest, ale on podróżuje po takiej wyimaginowanej krainie i tam jak gdzieś coś dziwnego, jakieś demony, jakieś opętania i różne tego typu rzeczy, które bardzo często są skrywane pod płaszczykiem chorób, to on jest wzywany do pomocy. Jednocześnie Dominic Jordan, czyli ten główny bohater, jest pewnego rodzaju domorosłym detektywem. I te zdolności detektywistyczne bardzo mu się przydają w czasie właśnie rozwiązywania tych dziwnych, nadprzyrodzonych nieraz spraw. Muszę przyznać, że Diabeł na wieży nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia jak Niepełnia. Niepełnia to była cała książka, zbudowana z drobnych elementów, które tworzyły całą tą całość. Natomiast Diabeł na wieży jest trochę bardziej rozbity, to znaczy bardziej widać różnice między poszczególnymi opowiadaniami. Nie każdy z nich jest tak samo dobry. Mimo tego, że jest utrzymany ten sam główny bohater, jest utrzymany świetny styl, świetny klimat, bardzo taki mroczny i trochę creepy. Myślę, że to by była świetna książka do czytania w okresie Halloween. Mimo tego, że te wszystkie elementy były zachowane, to nie wszystkie opowiadania, przynajmniej w mojej ocenie, były na tym samym poziomie. Mi się zdecydowanie najbardziej podobało to pierwsze opowiadanie, Diabeł na wieży, w którym dopiero poznajemy głównego bohatera. Jest największy element zagadki, największy element tajemnicy i najmniejszy odsetek magii. Bo w kolejnych opowiadaniach ten odsetek magii jest większy, więcej jest rzeczy nadprzyrodzonych, których jakby czytelnik sam nie jest w stanie rozwikłać, a mniej rzeczy detektywistycznych. Niemniej jednak Diabeł na wieży to jest świetna książka z bardzo dobrym stylem, świetnym klimatem, także jeśli będziecie szukać czegoś do przeczytania właśnie w okresie Halloween, jeśli lubicie jakieś takie straszne książki, to Diabeł na wieży to jest pozycja dla was. Za kolejną książkę zabrałam się co prawda po angielsku, ale do dzisiaj już dotarło do mnie polskie wydanie. To Zostawiłeś mi tylko przeszłość Adama Silvery. Niezwykle emocjonalna, piękna, wzruszająca książka, która złamała mi serce. Znowu, kolejna książka ciężka emocjonalnie, którą czytałam w pociągu i to nie było dobrym pomysłem. Ja zawsze mówię, że książki Adama Silvery, a zwłaszcza ten tytuł, to są takie, które jakby tworzą nam takie otwarte rany i nie dają im się zasklepić, tylko jeszcze je posypują solą. Jak już wydaje nam się, że wszystko będzie dobrze i już tym bohaterom się w końcu ułoży i będziemy mogli odetchnąć, to dzieje się coś takiego, że ta rana jest po prostu znowu rozszarpana. Coś absolutnie genialnego, na pewno wyjątkowa książka, która jest strasznie potrzebna, strasznie ważna i którą po prostu powinniście przeczytać. Premiera 5 września, także już niedługo, także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto po nią sięgnąć. Z całego serca polecam. Kolejna wrześniowa książka to Lia on the Offbeat Becky Albertalli, czyli drugi tom Simona oraz innych Homo Sapiens. Właściwie nie taki do końca drugi tom, ponieważ głównym bohaterem jest już ktoś inny, jest Lia, przyjaciółka Simona, ale losy tamtych bohaterów, których poznaliśmy, są kontynuowane w tej książce. Lia może nie podobała mi się aż tak bardzo jak sam Simon, bo Simon to jest dla mnie w ogóle jedna z moich ukochanych książek. Nie jest bez wad, ale dla mnie jest po prostu czymś genialnym. Lia nie jest aż tak cudowna, aż tak mnie nie zachwyciła, ale miło było wrócić do tych bohaterów, miło było poznać inną postać, bo Lia jest troszeczkę bardziej skomplikowaną postacią niż Simon. Lia w pewnym sensie jest otwarta w stosunku do niektórych bohaterów, do niektórych osób w książce, z jej otoczenia, a z drugiej strony przed tymi, przed którymi powinna być otwarta, jest bardzo zamknięta. I czytanie o takiej skomplikowanej dosyć postaci było naprawdę fajne. Zresztą o tej książce niebawem opowiem wam trochę więcej, ponieważ Becky Albertalli i jej powieści będą tematem przewodnim nowego odcinka
autorskiego alfabetu. Kolejna książka to Z nicości Martynę Senator, czyli w pewnym sensie kontynuacja Z popiołów i z otchłani. Tutaj głównymi bohaterami są Kuba, tatuator i Elza, dziewczyna, która trochę odcina się od swojej przeszłości, trochę próbuje od niej uciec i próbuje rozpocząć nowy rozdział swojego życia w nowym mieście, w nowym otoczeniu. Ma marzenie o tym, żeby stworzyć swego rodzaju linię zabawek dla dzieci, maskotek i ku realizacji tego marzenia dąży. Dla mnie książki Martyny Senator to jest takie trochę guilty read, to znaczy mam świadomość tego, że one nie są na wysokim poziomie i po prostu czytam, bo czytam. To jest takie, przeczytam, za 2 tygodnie nie pamiętam, co właściwie czytałam, jak popatrzę na okładkę, to pamiętam, ale samej treści nie do końca. Z tą książką nie jest inaczej, przeczytałam, akurat tych bohaterów zapamiętałam, ponieważ ich problemy są trochę rodem z trudnych spraw. Niemniej jednak dobrze mi się o nich czytało, to była przyjemna lektura na 2 godziny, ale nic więcej. Kolejna książka na moim TBR-ze leżała już naprawdę bardzo długo i jednocześnie była też częścią mojego wakacyjnego TBR-u. To Osławione Loveline, Niny Richter. Książka, co do której naprawdę miałam bardzo duże oczekiwania. Wszyscy praktycznie mówili, że to jest wybitna, genialna i wspaniała książka. No i ja jestem znowu niestety w mniejszości, ponieważ ja się trochę nad nią nudziłam. Trochę nie widziałam sensu tej książki. Doszłam do połowy, nie działo się nic. I nawet zapytałam was na grupie naszej Kotki Kat, czy ktoś to czytał i czy ktoś jest w stanie powiedzieć, czy coś się jeszcze będzie działo, czy mogę spokojnie przeskoczyć te 200 stron i przeczytać tego zakończenie. Przeczytałam tą książkę do końca, strona po stronie, zmordowałam całość. Nie rozumiem fenomenu trochę tej książki. To znaczy, niby wiem, o co chodzi, niby wiem, jaki był cel autorki, pokazanie tych relacji, delikatnych nieraz i tak dalej, ale nie zrobiło to na mnie dużego wrażenia, nie zrobiło to właściwie na mnie żadnego wrażenia, to znaczy czytałam i cały czas się zastanawiałam, kiedy w końcu coś się zadzieje, kiedy w końcu nastąpi jakiś dramat, albo jakiś cliffhanger, albo cokolwiek. Liczyłam już nawet na jakiś bardzo tani zabieg po prostu z komedii romantycznych, nie było nawet tego. Głównym bohaterem tej książki jest młody psycholog, który w pewnym sensie doradza kobietom, jak mają zachowywać się w związku, tak żeby ten związek utrzymać, który kiedyś był jednocześnie pick-up artist, czyli trenerem podrywu. A główną bohaterką tej książki jest dziennikarka, która pisze artykuł o właśnie pick-up artist, czyli tych trenerach podrywu. Ich drogi się przetną w trochę nieoczekiwanych okolicznościach, nieoczekiwanych warunkach, zaczną ze sobą współpracować, no ale też będą się musieli ze sobą podzielić jakąś wiedzą, ukrywają swoje tajemnice, no i niby to był całkiem fajny scenariusz, całkiem fajny pomysł, tylko dla mnie realizacja jest trochę bez życia. Ja po prostu czytając trochę przysypiałam nad tą książką. Wydaje mi się, że powinno się w niej dziać trochę więcej, powinno być mniej mówienia o emocjach, a więcej faktycznie emocji w zachowaniu bohaterów. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ta książka po prostu była troszeczkę mdła. Następna książka, za którą się zabrałam, to Show Wickeland, o którym mówiłam wam w filmie Z trzema typami romansów, więc teraz się nie będę rozwodzić. Generalnie lekka, przyjemna książka, bardzo w stylu Wickeland. Oczywiście nie jest to górnolotna literatura, nie jest to coś wybitnego, ale takie guilty pleasure, które można przeczytać tak dla odmurzenia i dla relaksu. Kolejna pozycja natomiast zdecydowanie nie jest dla odmurzenia i nie jest dla relaksu, bo jest troszeczkę mocna i troszeczkę emocjonalna, czyli Silent Waters Brittany C. Sherry, czyli po polsku woda, która niesie ciszę. Czytałam w oryginale, bo akurat taką wersję miałam ściągniętą na czytnik i cieszę się, że czytałam w oryginale, bo niektóre książki dobrze jest czytać w tym języku, w którym zostały napisane, żeby te emocje były dobrze oddane. I zdecydowanie Woda, która niesie ciszę nie jest moją ulubioną książką Brittany C. Sherry, nie jest moją ulubioną książką, jeśli chodzi o serię Żywioły, ale uważam, że była bardzo dobra. Do pewnego momentu byłam naprawdę poruszona, zwłaszcza jeśli chodziło o te sceny z dzieciństwa i tą wczesną młodość bohatera. To mi się bardzo podobało i tym byłam naprawdę poruszona. Druga część nie była aż tak dobra, nie była zrównoważona, jeśli chodzi o tą pierwszą. Nie do końca mi się podobały trochę hollywoodzkie zabiegi pod koniec, natomiast sama historia, sami bohaterowie, to wszystko jest tak urocze i piękne, że cieszę się, że w końcu tą książkę dzięki waszym namowom przeczytałam. Coś naprawdę wartego uwagi. Akurat nie będzie to moja ulubiona książka tej autorki, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Dalej na liście mam 2 romanse, o których już wam opowiadałam, czyli Dearest Clementine Lex Martin i Marionetka Amo Jones. Link do tego filmu, w którym mówiłam o tych książkach, będzie w opisie na dole, więc teraz bez zbędnego rozwlekania się. Bardzo mocna, bardzo wulgarna, bardzo ordynarna książka i w sumie lekkie czytadło, które dla mnie nie miało troszeczkę większego sensu, bo było jakby obyczajówką, w którą ktoś próbował wpleść wątek kryminalny, który nie został do końca dobrze rozwiązany. I właściwie przez ten wątek kryminalny, który był oklepany i trochę przewidywalny,
ta książka dla mnie straciła na wartości. Być może samą obyczajówką byłaby dobrą, ale przez ten właśnie wątek kryminalny trochę muszę jej punktów odjąć, bo wybitna zdecydowanie nie była. Później przeczytałam kolejną książkę Brittany C. Sherry, właściwie przeczytałam po raz kolejny, chyba po raz drugi czy trzeci, Kochając pana Danielsa. I tym razem, kiedy ją czytałam, nie byłam do niej aż tak bardzo sceptycznie nastawiona jak za pierwszym razem. Bo kiedy czytałam ją za pierwszym razem, nie podobała mi się za bardzo, bo czytałam ją niedługo po tym, jak czytałam książkę Colleen Hoover z dość podobnym motywem. Uczennicy, nauczyciela, zakazanej miłości między nimi i tak dalej. Teraz książka podobała mi się dużo bardziej, ale nadal nie uważam, że to jest najlepsza książka tej autorki. Z tym jest osobami, które tak twierdzą, no niestety nie mogę się zgodzić. Czytało mi się przyjemnie, było fajne, było momentami wzruszające, ale to nie jest ta Brittany C. Sherry, którą kocham aż tak bardzo. Kolejna książka to Indeks Szczęścia Juniper Lemon, czyli książka, po którą właściwie sięgnęłam tak trochę z głupia frant, będąc w bibliotece. Stwierdziłam, że znam tą okładkę skądś, więc sprawdzę. Nie była szczególnie wybitna, nie była też szczególnie zła. Po prostu takie czytadło, które młodzieżowe oczywiście, które, z którym miło spędziłam 2 godziny, ale które nie było niczym wybitnym. Dobrze się czytało, pomysł był całkiem nie najgorszy, dobry też morał, żeby się nie wtrącać w sprawy innych ludzi, natomiast brakowało mi w tej książce jakiegoś takiego faktora, po którym zrobiłabym wow. Było fajne, ale bez przesady. Następna książka to, uwaga, powieść historyczna. Tutaj powinny nastąpić fanfary, Kat przeczytała powieść historyczną. Niedługo wam opowiem o niej trochę więcej, może w kolejnym odcinku. To Runa Very Back. Książka osadzona w końcówce XIX wieku, dotycząca mrocznych początków psychiatrii. Niecała książka mnie porwała, środek był trochę nudnawy, ale tak jak mówię, więcej powiem wam w recenzji, bo ta książka zasługuje na to, żeby o niej powiedzieć więcej, a nie tylko skrótowo 2 zdania w podsumowaniu miesiąca. O następnej książce mówiłam wam już w jednym z ostatnich odcinków, Złe Towarzystwo Robin Harding. Książka, która moim zdaniem bardzo dużo straciła na tym, że została niewłaściwie określona jako kryminał czy też thriller. Bo w praktycznie każdej recenzji, którą widziałam i którą czytałam, pojawia się ta opinia, że to nie jest kryminał i to nie jest thriller, tylko to jest dramat rodzinny. I gdyby tą książkę oceniać pod kątem dramatu rodzinnego, powiedziałabym, że jest dobra. Nadal nie ma żadnej postaci, którą mogłabym polubić, nadal nie ma żadnego właściwie pozytywnego elementu, ale jeśli się patrzy na nią z perspektywy właśnie dramatu rodzinnego, to jest dużo lepsza niż jak patrzy się na nią z perspektywy kryminału czy thrillera. Także jakbym miała oceniać tą książkę z perspektywy dramatu rodzinnego, powiedziałabym, że jest dobra. To znaczy jest wciągająca, jest dużo emocji, dużo się właściwie dzieje i dobrze poznajemy te relacje rodzinne. Natomiast z perspektywy kryminału czy tam thrillera opowiadałam wam o niej w odcinku poświęconym tej książce, więc nie będę się powtarzać, ale z perspektywy kryminału czy thrillera nie jest to szczególnie dobry tytuł. Kolejna pozycja, która zniknęła z mojego wakacyjnego TBR to Bez serca Marisy Meyer, czyli historia tak naprawdę o tym, jaka była królowa Kier, zanim stała się królową Kier, która żądała głów wszystkich. I kiedy przeczytałam tą książkę, to zaczęłam rozumieć królową Kier i zaczęłam w pewnym sensie patrzeć na ją trochę inaczej, trochę jej współczuć. Oczywiście wiem, fikcja literacka i tak dalej, ale dzięki temu, że ten retelling powstał i dzięki temu, że Marisa Meyer wpadła na taki pomysł i na takie skonstruowanie tej postaci i jej historii, to jakby zupełnie inaczej teraz będę patrzeć na tą królową z Alicji w Krainie Czarów. Żałuję, że za tą książkę zabrałam się tak późno, bo naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Świetnie mi się ją czytało, bardzo przyjemnie. Podoba mi się niesamowicie ten cały koncept. Oczywiście szkoda było mi głównego bohatera, czyli tego Figla. No, serce mi się trochę łamało, ale książka jest naprawdę bardzo dobra, także dziękuję wam bardzo, że mi ją polecaliście i że kazaliście mi ją przeczytać. I ostatnia sierpniowa książka to fanfic Natalii Osińskiej. Możecie pamiętać, że zabrałam się za tą serię troszeczkę na opak, ponieważ najpierw przeczytałam Slash, nie mając świadomości tego, że to jest kontynuacja i że najpierw powinnam przeczytać właśnie fanfic. Przeczytałam fanfic, no i mimo tego właściwie, że to jest książka z motywami, które lubię, w gatunku, który lubię, z taką konstrukcją bohaterów nawet, jaką lubię, to ta książka nie do końca do mnie przemówiła. Nie wszystko mi się w niej podobało, ale nie jestem w stanie jakby uchwycić, co dokładnie mi się nie podobało. Mam bardzo mieszane uczucia, musiałabym chyba trochę się z tą książką przespać i jakoś nad nią dłużej zastanowić, bo niby rozumiem bohaterów, niby rozumiem ich zachowania, ale z drugiej strony są dla mnie kompletnie nierealistyczne i bardzo mocno oderwane od rzeczywistości. Zwłaszcza w ogóle zachowania i reakcje otoczenia są bardzo dziwne i trochę takie jakby
autorka nie była nigdy w gimnazjum albo w liceum, trochę jakby nie znała tych realiów, ale oczywiście zakładam, że je zna, więc nie wiem, czy to takie idealistyczne ukształtowanie świata na zasadzie każdy może być tym, kim chce i nikomu nie będzie się działa krzywda i to tak ma po prostu być, czy to wynika z jakiejś, nie wiem, nieświadomości, ale wątpię w tą nieświadomość. No mam problem z tą książką po prostu. Jest dobra, ale nie jest bardzo dobra, nie jest wybitna. Brakowało mi w niej właśnie tego realizmu chyba. No i to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie sierpnia. Tak jak zwykle czekam na komentarze, w których napiszecie mi, jakie książki wy przeczytaliście. Być może czytaliście coś z mojej listy, macie jakieś odmienne zdanie niż ja, koniecznie dajcie mi o tym znać. Jeśli nie widzieliście ostatniego filmu, to link do niego będzie tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału. Dzisiaj dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!